mimo koronawirusowego kryzysu w 2020 roku polski przemysł nie tylko nie umarł, ale działa, odbija się. Mówiliśmy w przeglądzie prasy o bardzo dobrych danych z grudnia i prawdopodobnie jeszcze lepszych danych ze stycznia. Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry panu. Witam pana, witam serdecznie wszystkich państwa widzów Telewizji Republika. Dzień dobry panu. No to zaczniemy od produktów polskiego przemysłu, zwłaszcza przemysłu zbrojeniowego. Produkt, który rozwijany był ponad dekadę od 2007 do 2017 roku. Po 10 latach prac koncepcyjnych, projektowych trafił na uzbrojenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz już 43 tysiące tego produktu, takiego jak każdy produkt przemysłu maszynowego, jest w rękach polskich żołnierzy. Najczęściej zbiera bardzo wysokie oceny, aż tu nagle czytamy na łamach portalu Onet 6 tekstów w jednym dniu, bardzo krytycznych. I co pan na to, jako przedstawiciel rządu, który nadzoruje również przemysł? Panie redaktorze, szanowni państwo, krajowa produkcja broni, krajowa produkcja uzbrojenia to jest gwarant naszego bezpieczeństwa. Ja zawsze twierdziłem, dzisiaj twierdzę to z pozycji wiceministra nadzorującego polski przemysł zbrojeniowy, że powinniśmy bazować na polskim sprzęcie, dlatego że to jest gwarancja stuprocentowego bezpieczeństwa w sytuacjach pokojowych, ale także, a przede wszystkim może w tych nadzwyczajnych, kiedy zawodzą często dostawy, kiedy zawodzą serwisy i różnego typu usługi związane z utrzymaniem tego sprzętu. Jeżeli taki serwis, takie usługi posprzedażowe będą na terenie kraju, to oczywiście wzmacnia w sposób istotny nasze bezpieczeństwo. Proszę państwa, ja jestem obiektywny w ocenie zdolności naszego przemysłu obronnego. Jestem także często bardzo krytyczny, jeśli chodzi o sposób jego funkcjonowania. Sformułowałem taką diagnozę sytuacji, przedstawiłem w ciągu miesiąca od objęcia przeze mnie nadzoru nad tym sektorem taki szczegółowy program sanacji tego sektora. W tej chwili on jest procedowany przez władze korporacyjne największego naszego podmiotu i mam nadzieję niedługo państwu opowiedzieć też o szczegółach tego raportu. Jestem krytyczny, ale mamy kilka wyrobów, którymi możemy się pochwalić i jednym z tych wyrobów jest wspomniany przez państwa karabin, który jest na wyposażeniu wojsk terytorialnych, będzie także na wyposażeniu naszej armii zawodowej i mam nadzieję, że także będzie takim towarem eksportowym polskim, bo my także musimy eksportować, chociaż nasze potrzeby w zakresie uzbrojenia są wciąż jeszcze bardzo duże, to eksport zawsze jest szansą na pozyskanie dodatkowych środków, które mogą przyspieszyć modernizację naszej armii. I tutaj właśnie w tym aspekcie eksportu widzi pan przyczyny tego tekstu, sześciu tekstów opublikowanych wczoraj na głównym portalu, najpopularniejszym portalu w Polsce, który, jak przypomnę, do celów proceduralnych jest własnością szwajcarsko-niemieckiego koncernu Ringer Axel Springer. Panie redaktorze, ja nie chcę komentować, odnosić się szczegółowo do tego rzeczywiście frontalnego ataku na naszego producenta. No, możemy się wszyscy domyślać, że powodem jest ostra walka konkurencyjna o rynki zbytu dla tego bardzo dobrego produktu, który się sprawdził w polskim wojsku i sprawdzi się także w innych armiach. Jestem co do tego głęboko przekonany. Będziemy reagować na tego typu kampanie, które są uderzeniem w polską rację stanu, które są uderzeniem w nasz kraj. Tak, w jaki sposób widzi pan możliwość reakcji na taką kampanię? Odniesiemy się szczegółowo do tych nieprawdziwych zarzutów, które tam zostały
sformułowane i to będzie ta zdecydowana reakcja. No, także będziemy tą kwestię weryfikować w sposób, powiedziałbym, bardziej szczegółowy. Wojska Obrony Terytorialnej się ciągle rozbudowują, zgłaszają się nowi ludzie, mimo pandemii dostają do ręki nowoczesne polskie karabiny, które zostały zaprojektowane, wyprodukowane w Polsce i to jest bardzo ważna rzecz, bo to chyba pierwszy raz od zawsze, od czasów, kiedy jest broń palna, mamy coś, co produkowane jest w naszych fabrykach dla naszych żołnierzy. Polska broń, to o czym śpiewali powstańcy styczniowi, legioniści Piłsudskiego, no i tak dalej. Teraz wreszcie jest w naszych rękach. A my zmieniamy temat na polski Bałtyk, ponieważ prezydent podpisał ustawę o morskich farmach wiatrowych. I według wielu to przeminęło w prasie gdzieś na dalszych miejscach, a jest to niezmiernie istotny akt dla przyszłości polskiej energetyki. Tak, to rzeczywiście takie przełomowe wydarzenie dla naszej elektroenergetyki. Ja przypomnę, że ten projekt jest obliczany na około 130 miliardów złotych inwestycji. Wiąże się z zainstalowaniem na naszym Bałtyku, na naszych wodach terytorialnych około 1000 turbin, czy potocznie 1000 wiatraków, które będą się właśnie kręciły, tak jak Państwo widzą w tej chwili na zdjęciach. Widzą Państwo, co prawda, turbiny lądowe, ale one na morzu wyglądają jeszcze bardziej majestatycznie. O, właśnie w tej chwili to widzimy. To są olbrzymie konstrukcje, tak obrazowo przewyższają Pałac Kultury, a więc naprawdę wielkie konstrukcje. Ale ja, proszę Państwa, bardzo często podkreślam, że ten aspekt jest energetyczny, jest ważny, ale nie najbardziej istotny. Ważny jest także, a może przede wszystkim właśnie aspekt gospodarczy, bo to spowoduje powstanie, miejmy nadzieję, bo ja mam taką wielką nadzieję, takiej polskiej specjalności. My już produkujemy bardzo wiele elementów do tych elektrowni morskich. Produkujemy fundamenty, wieże, łopaty są w Polsce produkowane. Nie produkujemy tylko jednego elementu, nie produkujemy turbin, czyli tego serca elektrowni morskiej, ale wierzę, że ten zakres zamówienia, właśnie około 1000 turbin, spowoduje, że jeden z światowych potentatów zdecyduje się wybudować tutaj w Polsce montownię, do której też polskie firmy będą dostarczały komponenty, a może w przyszłości powstanie polska turbina, bo jesteśmy narodem niezwykle twórczym, kreatywnym i nadrabiamy te zapóźnienia, te 50 lat. Jeszcze pana zapytam, bo w tej chwili standardem przemysłowym są turbiny o mocy około 3 do 5 megawatów. Tymczasem powstają już nowe konstrukcje, które mają nawet moc do 11-13 MW i pytanie, czy zdecydujemy się na te najnowsze, czy właśnie będziemy brać raczej te, które już są, które znamy z tego, że są bezpieczne. Tak, panie redaktorze, ma pan bardzo dobre informacje. W tej chwili powstaje na Morzu Północnym taka największa europejska farma, w której zastosowane będą największej mocy turbiny o takiej jednostkowej mocy 13 MW. No i Polska z całą pewnością sięgnie po te najnowsze konstrukcje. Ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, że na pewno będą to 13 czy 15 MW urządzenia, ale z całą pewnością będą przewyższały 10 MW, to jest takie minimum, co zastosujemy w naszym kraju. Przyglądał się pan relacji kosztów do efektów, czy zwiększona moc tej elektrowni, no oczywiście ona jest droższa, ale czy ona jest 5 razy droższa, czy tak, żeby, no właśnie, jak to wygląda od strony Excela? Od strony Excela wygląda to coraz lepiej. Panie redaktorze, wraz ze wzrostem tych jednostkowych mocy
rośnie też taka efektywność ekonomiczna. Ja chcę przypomnieć, że my mamy na Bałtyku bardzo dobre warunki do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Specjaliści oceniają, że są takie 3-4 miejsca na świecie, w tym 2 w Europie, które nadają się bardzo dobrze do rozwoju tej dziedziny energetyki, i to jest właśnie Morze Północne i nasz Bałtyk. Mamy bardzo dobre warunki, Bałtyk jest stosunkowo płytki, więc koszt posadowienia fundamentów, który jest istotnym elementem w całym rachunku inwestycyjnym, jest niski. Wiatr wieje na Bałtyku w sposób taki ciągły, bardzo dobry dla tych warunków. No i zasolenie morza jest także niewielkie, co wpływa na większą żywotność tych farm. Więc proszę Państwa, za kilka lat, w 2024, powstaną pierwsze takie konstrukcje. Muszę Państwa od razu uspokoić, że z naszych pięknych plaż bałtyckich nie zobaczymy tych konstrukcji. One będą daleko w morzu, kilka kilometrów w głąb morza. Więc ale my razem z panem ministrem zapraszamy Państwa do takiego sportu jak żeglarstwo. To wcale nie jest straszliwie drogie, jakieś niedostępne. Warto doświadczać przyrody właśnie na wodzie. Jak Państwo wsiądziecie na tą żaglówkę i popłyniecie, to wtedy widok będzie fantastyczny. Zbigniew Gryglas, wiceminister. Potwierdzam, panie redaktorze, i serdecznie zapraszam. Ja rzeczywiście od lat żegluję, co prawda głównie po naszych cudownych Mazurach, ale może też warto odkryć żeglarsko. No, będzie pan miał okazję jako wiceminister przyglądać się, bo to będzie wtedy podróż służbowa, wie pan, można będzie jakoś rozliczyć chociażby wyjazd. Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, był naszym gościem. Dziękujemy. Pięknie dziękuję za rozmowę. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. A my za chwileczkę porozmawiamy o kulturze. Będzie wspaniałych dwoje gości: Krzysztof Rydzelewski, zespół Kadar, i Małgorzata Mykityna-Konarska.